Nie podjeżdżaj, ona ma broń. O, gdzie jest moja woda? To idziesz tutaj, na tym. Tylko zostaw trochę. Przestawię na drugie, bo tak to strasznie daleko się tu cię widzę. To może jedź blisko mnie po prostu. Ale na takim szerokim kącie to już w ogóle jestem tak blisko. Jestem blisko ciebie, ale się wydaje daleko. Jeszcze raz. Mi nogi na p***ą. Weź sobie prosty. No, weź. Dobra, myślę, że będzie git. Na wstępie chciałbym was wszystkich przeprosić za nieobecność na kanale. Przez 3 ostatnie miesiące nie pojawił się tam żaden film. Niestety miała miejsce taka sytuacja, która zmusiła mnie do zaprzestania nagrywania, a w zasadzie to mi je uniemożliwiła. To, co zobaczyliście przed chwilą na nagraniu, miało miejsce 1 kwietnia 2024 roku. W Prima Aprilis. Ale nie jest to żart. Jak co niedzielę spotkaliśmy się wszyscy na placu, żeby potrenować i popróbować jakichś nowych rzeczy, w związku z tym, że wiosna była tuż za rogiem. Każdy miał parcie na jazdę, każdy miał złożony po zimie motocykl. No i wiadomo, w takich chwilach czasami zapomina się o tym, aby podchodzić do tego, co się robi z rozwagą. Dlaczego to jest takie trudne? Mogłoby się wydawać, że to, co zobaczyliście na nagraniu, ten pozornie lekki upadek sprawił, że zostałem kontuzjowany na najbliższe 3 miesiące. Uniemożliwił mi on dalsze nagrywanie i dalszą jazdę na motocyklu. I byłem w zasadzie wyłączony z jakiegokolwiek uprawiania sportów, które wymagały używania nóg. Gleb takich jak ta miałem w swojej karierze związanej z jazdą na motocyklu już niezliczone ilości. Za każdym razem kończyły one się podobnie, zdartymi kolanami czy też jakimś obrzękiem kolan. Natomiast w tym przypadku, mimo że wyglądało to niepozornie, skończyło się złamaniem i naderwaniem mięśnia czworogłowego. Wskutek tego upadku pękła mi kość w kolanie. Tak zwany kłykieć boczny, który spowodował dosyć duży obrzęk kolana i niewymiernie silny ból. Dodatkowo naderwany mięsień sprawił, że w zasadzie jakiekolwiek czynności związane z chodzeniem czy jazdą na motocyklu były niemożliwe. Nie muszę wam pewnie tłumaczyć, że kiedy jeździcie z ekipą na spocie, macie w planach progresowanie, ćwiczenie nowych trików, bezpieczeństwo czasami schodzi na drugi plan. Tak też było w tym przypadku. Warto nadmienić, że tego dnia ten sam trik wyszedł mi kilkanaście razy bezbłędnie, natomiast ten jeden raz okazał się brzemienny w skutkach. Jeżeli dobrze się przyjrzycie temu, co widać na nagraniu, zauważycie, że pomyliłem sprzęgło z handbrake'em, czyli z hamulcem zapasowym, którego właśnie używa się przy wykonywaniu jakichkolwiek trików związanych z przeskakiwaniem na kanapę, to też zdejmowaniem nogi z hamulca nożnego. Ja od razu przyznaję się bez bicia, nie jestem najlepszy w jeździe na handbrake'u, dopiero się go uczę i takie rzeczy wychodzą dopiero z czasem. Natomiast tak jak możecie zauważyć, nie używam jednocześnie i sprzęgła i handbrake'a. Zawsze jest to jeden z nich. W tej akurat sytuacji, ćwicząc przeskakiwanie z siedzenia na tak zwanego seat standera, używając handbrake'a, pomyliłem jedno z drugim i doprowadzając motocykl do momentu, w którym w tak zwanym balance pointie, punkcie balansu, tak zwał jak zwał, zamiast wrócić z tego pionu handbrake'em, nacisnąłem sprzęgło. Ciskając sprzęgło w pionie, motocykl zachował się tak, jak mógł się zachować, czyli po prostu poleciał do tyłu, a ja razem z nim w zasadzie zeskoczyłem z tego motocykla. Natomiast upadłem dosyć niefortunnie, ze względu na to, że stanąłem nie piętą, a bokiem stopy i obie moje nogi skrzywiły się podczas upadku do wewnętrznej. Tak też doszło do złamania kłykcia, który wskutek zgięcia się mojej nogi do wewnętrznej strony został zmiażdżony przez kość piszczelową i tym samym uległ pęknięciu. Natomiast tak jak wcześniej mówiłem, naderwaniu uległ mięsień czworogłowy wskutek przeprostowania przy upadku tej nogi, bo mimo tego, że ona wygięła się do wewnętrznej, została również mocno przeciągnięta w swojej naturalnej osi ruchu. Po upadku, tak jak możecie zauważyć, nie podnosiłem się przez chwilę, bo odczuwałem dosyć duży ból i trochę takie rozkojarzenie. To jest zazwyczaj normalne. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że mam pękniętą kość i naderwany mięsień. Natomiast wskutek adrenaliny, którą pompował po wypadku mój organizm, byłem w stanie normalnie funkcjonować jeszcze do końca dnia. Pierwszy problem pojawił się rano, 2 kwietnia, kiedy to obudziłem się i okazało się, że moja noga, a w zasadzie moje kolano, powiększyło się dwukrotnie i nie byłem w stanie wykonać najprostszej czynności takiej jak
podniesienie się z łóżka. Od razu pojechałem do lekarza, prześwietlenie, RTG jednoznacznie wskazywało na pękniętą kość oraz naderwany mięsień. Tak oto ta dosyć niepozorna kraksa na początku sezonu okazała się wstępem do 3-miesięcznej przerwy zarówno od motocykla, jak i od kanału. Jeżeli sami mieliście takie przypadki, pewnie wiecie, że każdorazowo taki wypadek jest związany z pewnego rodzaju traumą, która z kolei powoduje to, że jazda po takiej kontuzji czasami okazuje się dosyć trudna, jest się zblokowanym, nie ma możliwości robienia tego, co wcześniej się robiło, mimo że dalej jest się w stanie to zrobić. To wasza głowa mówi wam, że tego nie zrobicie. Ci, którzy temat ogarniają, wiedzą, że to wszystko tak naprawdę siedzi tutaj w głowie. Tak jak wcześniej wspomniałem, sytuacja ta miała miejsce 1 kwietnia, natomiast ten materiał nagrywam w lipcu, 3 miesiące po kontuzji. W międzyczasie miała też miejsce inna gleba. Takie sytuacje zdarzają się naprawdę rzadko, ale tak jak widzicie, mogą się zdarzyć i w zasadzie nie ma żadnego sposobu, żeby je przewidzieć i odpowiednio zareagować. To może zdarzyć się każdemu. W tym wypadku zdarzyło się mnie i był to przypadek, który naprawdę był dosyć nietypowy. Na nagraniu możecie zauważyć mnie oraz mojego znajomego, kiedy dochodzi do zderzenia na pozór powodowanego moim rozkojarzeniem. Tak jak widzicie, odwróciłem się dosłownie na sekundę, żeby sprawdzić, co dzieje się za mną. I w tej właśnie sekundzie mój znajomy nieświadomie, chcąc wjechać na chodnik, zjechał do lewej strony, tym samym nieświadomie zajeżdżając mi drogę, czego ja nie widziałem i doprowadzając do kolizji, w której mój motocykl zachował się tak, jak się zachował i zrzucił mnie prosto na asfalt. Ten wypadek zostawił mnie z masą blizn, siniaków, krwiaków i z trochę zamkniętą głową na to, jak jeździ się w grupie. Wszystko jest już ze mną ok, moja noga jest zdrowa, zakończyłem leczenie i mogę dalej jeździć. Zapewne zauważyliście, że inni, którzy nagrywają filmy na YouTube, którzy są związani ze sceną Supermoto czy też stuntu, dalej działali. Ja gdzieś tam na tych filmach u co niektórych twórców się przewijałem, najczęściej jako obserwator, ze względu właśnie na tą kontuzję. Stąd też film wyjaśniający całą sytuację i trochę uprzedzający to, co będzie miało miejsce później. Teraz, gdy już udało mi się wyzdrowieć i jestem w pełni sił, zamierzam zagęścić nieco ruchy. W najbliższym czasie pojawi się dużo materiałów. Powoli zaczyna mi się kończyć słońce, tak jak to pewnie widać na nagraniu. Także do sedna, nie przedłużając. Dzięki, że jesteście i widzimy się na kanale przy następnym odcinku. Dzięki, cześć.